Bieda, emigracja na zachód, przyjaźń z Einsteinem i skandal obyczajowy. A do tego dwa Noble, kariera naukowa i stałe miejsce w świecie nauki. Maria Skłodowska-Curie to ktoś, o kim warto posłuchać. Maria Skłodowska przyszła na świat w Warszawie w 1867 roku. To czasy odmienne od naszych, w których wyzwania i problemy miały nieco inny wymiar. Jej ojciec był nauczycielem i to on zaszczepił w niej potrzebę poszukiwania wiedzy. Niestety, ówczesna rzeczywistość nie malowała się dla ambitnych dziewcząt kolorowo. Prawdę mówiąc, nie malowała się wcale. Młoda Maria, podobno już od samego początku, okazywała przejawy geniuszu i wyjątkowo dobrej pamięci. Mimo tego, zmuszona była zakończyć swoją oficjalną edukację na poziomie gimnazjum rzymskiego w wieku 16 lat. Polska wtedy znajdowała się pod zaborami, a prawo rosyjskie uniemożliwiało kobietom dalszej edukacji. Rozwiązaniem problemu była emigracja na zachód, a konkretnie do Francji. Nie była to jednak łatwa sprawa, tym bardziej, że w domu Skłodowskich się nie przelewało. Tata Marii stracił pracę w wyniku antypolskich represji. Zresztą, mówmy się, zawód nauczyciela nigdy nie był szczególnie lukratywny. Jednak już wtedy dała sobie znać najważniejsza cecha ludzi wielkich, czyli niezłomny charakter Marii. W jaki sposób zrealizowała swoje marzenie o studiach w Paryżu? Przyszła noblistka zawarła pakt ze swoją starszą o parę lat siostrą Bronisławą. Ten siostrzany układ zakładał, że najpierw Bronisława wyemigruje do Paryża, podczas gdy Maria zostanie w Polsce i będzie pracować. Ale nie tylko aby utrzymać siebie, lecz również wysyłać pieniądze do przebywającej za granicą siostrze. Maria została w kraju przez 4 lata, ciężko pracowała jako guwernantka, czyli nauczycielka domowa oraz przy okazji zajmowała się też wychowaniem dzieci. Po drodze poznała smak nieszczęśliwej miłości. Zakochała się w synu swoich pracodawców, Kazimierzu Żorawskim. Mimo, że była to odwzajemniona miłość, rodzice Kazimierza nie wyrazili zgody na ślub. Młoda guwernantka była dla nich zbyt biedna. Pozostała na stanowisku jeszcze przez 15 miesięcy, po czym swoim pracodawcom powiedziała au revoir i na zaproszenie siostry przeniosła się do Paryża. Tam czekała na nią już ustatkowana Bronisława, która w ramach zawartej przed laty układu zapewniła siostrze pełne utrzymanie. Podróż do stolicy Francji zajęła przyszłej noblistce długie 4 dni. Dla porównania, dziś samolotem możemy dotrzeć do Paryża z Warszawy w niewiele ponad 2 godziny. Kiedy Maria w końcu zawitała w Paryżu, od razu skupiła się na jednym. Tak gorąco oddała się nauce, że nie dbała o ogrzewanie mieszkania. I do tego stopnia, że u Skłodowskiej w pokoju ponoć zamarzła woda. To zresztą nie miał być ostatni raz, kiedy w imię nauki narażała swoje zdrowie. Po co jednak miałaby się martwić takimi błahostkami, kiedy w końcu otworem przed nią stał długo nieosiągalny świat nauki? Skłodowska rozpoczęła studia na Sorbonie pod okiem wybitnych profesorów. Jej zaangażowanie zaowocowało 2 licencjatami z fizyki oraz z matematyki. Co ciekawe, poza tymi intensywnymi studiami znajdowała również czas na grę w amatorskim teatrze. To tutaj podczas jednego z przedstawień zaprzyjaźniła się z symbolem polskiej emigracji Ignacym Janem Paderewskim. Dużo ważniejszą jednak dla siebie osobę poznała w laboratorium. Piotr Curie był skromnym, nieśmiałym naukowcem, posiadającym już wtedy na swoim koncie pewne dokonania. Jak się okazało, stanowił dla Marii idealną parę. Zakochany Piotr oświadczył się Marii niedługo po ich spotkaniu i tak powstało jedno z najważniejszych małżeństw w historii nauki. Para zakochanych spędzała wspaniałe, romantyczne noce na badaniach w drewnianej szopie, stanowiącej dla nich laboratorium. Zainspirowali się ówczesnymi odkryciami Rentgena i Becquerela. Jako cel badań obrali zjawisko, które dzisiaj cały świat zna jako radioaktywność. Co najbardziej przyczyniło się do dokonania przez małżeństwo przełomowych odkryć? Skonstruowanie przez nich samych urządzenia zwanego elektrometrem, pozwalającego na dużo dokładniejsze pomiary niż na przykład klisza fotograficzna, którą poprzednio posługiwał się ten pan. Nie chcę źle przeczytać nazwiska, więc je wam napiszę. Tak oto młodzi naukowcy dokonali odkrycia niebagatelnego, mianowicie odkryli 2 nowe pierwiastki. Pierwszy z nich otrzymał jakże patriotyczną dla nas nazwę Polon. Jego odkrycie miało doniosłe znaczenie, bowiem przyczyniło się w późniejszych latach do wyodrębnienia neutronu, czyli jednej z podstawowych cząstek wchodzących w skład atomu. Jeszcze ważniejsze jednak wydaje się drugie z dokonań, czyli odkrycie radu. Rad to pierwiastek, od którego wzięła się nazwa całego zjawiska, znanego jako radioaktywność. Odkrycia Marii i Piotra Curie dały impuls do powstania nowej gałęzi chemii i fizyki i pozwoliły w przyszłości między innymi skutecznie leczyć rak. Pacjenci
na oddziałach onkologii zawdzięczają swoje terapie po części właśnie Marii Skłodowskiej-Curie. Za swoje zasługi małżeństwo zostaje w 1903 roku uhonorowane Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki. Uciera tym samym nosa światu naukowemu zdominowanemu przez mężczyzn. Chociaż i tak wzięli się tacy, którzy wytykali jej bycie asystentką swojego męża. Jednak jak podają źródła, to właśnie Maria miała w tym małżeństwie przeważnie więcej do powiedzenia. Była bowiem kobietą z nie lada charakterem, jednak dwudziestowieczne środowisko naukowe nie chciało tego dostrzec. Mimo gigantycznego wkładu w rozwój nauki, Skłodowska-Curie nie została przyjęta do francuskiej Akademii Nauk. Zdecydowano tak głównie ze względu na płeć. To był werdykt okrutnie niesprawiedliwy. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę szczere poświęcenie i odwagę, z jaką Maria i Piotr zwykli poświęcać się swoim badaniom. Dziś jest dla nas wiadome, że promieniotwórczość ma działanie chorobotwórcze. Jednak w tamtych czasach dowiedzieć się o tym można było wyłącznie na własnej skórze. Pracowali więc bez zabezpieczeń, ba, przykładali sobie napromieniowane próbki bezpośrednio do skóry. Następnie obserwowali ich działanie, a potem z czystym sumieniem mogli ogłosić światu, że tak, promieniotwórczość jest zdolna do niszczenia żywych tkanek. Z powodu tej beztroski czy też poświęcenia Maria umrze w wyniku powikłań po chorobie popromiennej. Żeby nie zakazić środowiska, zostanie pochowana w specjalnej ołowianej trumnie. 19 kwietnia 1906 roku Piotr Curie ginie śmiercią tragiczną, wpadając na ulicę Paryża pod koła rozpędzonego wozu. Załamana Maria zostaje sama z dwójką dzieci. Ta sytuacja nie trwa wiecznie. Po paru latach od śmierci Piotra znajduje pocieszenie w ramionach Paula Langevin, francuskiego uczonego o reputacji uwodziciela. Tak się jednak złożyło, że oprócz kariery naukowej, Langevin był też żonaty oraz posiadał czwórkę dzieci. Cóż, serce to nie sługa, ale gdyby się działo to dzisiaj, to pewnie nie byłoby z tego wielkiej afery. Jednak na początku XX wieku takie postępowało zakrawało o potężny skandal. Brukowcowa prasa francuska okrzyknęła Polkę niszczycielką rodzin. Sprawa urosła do tak potężnych rozmiarów, że mężczyźni toczyli pojedynki w obronie jej czci. Jak się okazało, na przykładzie naszej noblistki nie tylko uroda stanowi obiekt pożądania. Wydarzenia te zdają się jedynie potwierdzać teorię, że intelekt również jest i zawsze był seksy. W każdym razie całe to paskudne zamieszanie zmusiło ostatecznie Marię do opuszczenia Paryża. Podczas tego skandalu pocieszał ją w listach sam Albert Einstein, wtedy jeszcze nieznany naukowiec. Okazuje się bowiem, że Skłodowska-Curie i twórca teorii względności spotkali się w 1911 roku w Brukseli. Polka była od Einsteina o 12 lat starsza i zdążyła już wtedy udokumentować większość swoich osiągnięć. Dlatego więc to właśnie młody fizyk musiał zabiegać o jej względy. Jej uznanie bardzo mu się przydało. Maria trafnie oceniła potencjał przyszłej gwiazdy nauki i pomogła Einsteinowi w jego karierze. Napisała dla niego rekomendację, która pomogła mu potem uzyskać stopień profesorski w Zurichu. Einstein odwdzięczył się blisko 20-letnią przyjaźnią i wspólnymi wycieczkami w góry. Znacznie jednak bardziej niż znajomości i romanse, Marię w dalszym ciągu pochłaniała nauka. Polka przyjęła po śmierci męża katedrę na Sorbonie, stając się pierwszą kobietą profesorem w historii tej renomowanej uczelni. Kontynuowała badania nad promieniotwórczością, a w 1911 roku otrzymała samodzielną Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Stała się pierwszym człowiekiem wyróżnionym Nagrodą Nobla dwukrotnie. To się dopiero nazywa wyczyn. Myślę, że w każdej epoce można mieć życie interesujące i użyteczne, a głównie o to chodzi, aby go nie zmarnować. To słowa znalezione w notatkach pozostałych po Marii Skłodowskiej-Curie. Trzeba przyznać, że wyjątkowo dobrze udało jej się wcielenie w życie tego hasła. Podsumujmy bowiem. Wyrwanie się do Paryża z biednej i ograniczonej w możliwości rozwoju Polski, poślubienie naukowca, wzbogacenie tablicy Mendelejewa o dwa nowe pierwiastki, otrzymanie dwukrotne Nagrody Nobla, przyjaźń z Einsteinem, wkład w leczenie raka. Przełamanie stereotypów na temat kobiet w czasach, które od tych stereotypów aż kipiały. Trzeba przyznać, że to całkiem sporo jak na jedno ludzkie życie. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że przy tym wszystkim Maria znalazła jeszcze czas na wychowanie i to po części samotne dwóch córek. Jedna z nich, Irene, również sięgnęła w przyszłości po Nagrodę Nobla. Ponadto Maria Skłodowska-Curie była jedną z pierwszych kobiet, które otrzymały prawo jazdy na samochód. Znała 5 języków, wspinała się po górach. Słowem, osiągnąłem w życiu tyle, że aż ciężko pomieścić w jednym materiale. Jak na wielką osobistość przystało, prochy Marii Skłodowskiej-Curie spoczywają w paryskim panteonie wśród światowych sław. Mimo pewnych kontrowersji w biografii, została zapamiętana głównie jako przełamująca schematy kobieta i oddany dobru ludzkości naukowiec. Jeśli zliczyć problemy, które musiała pokonać oraz ilość poświęcenia, które poniosła w imię nauki, Maria Skłodowska-Curie była niczym Superman w pelerynie.
w pelerynie, na której widnieje chemiczna próbówka. Nic dziwnego, że powstało o niej kilka komiksów, o książkach i filmach już nawet nie wspomnę. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz z hashtagiem BigBrain oraz nam napisz, o jakich naukowcach chcesz kolejne odcinki.